Hej uba widzowie, witam was bardzo serdecznie. Jak sami wiecie, dzisiaj wystar wystartowały pierwsze kwalifikacje, już Azja i te regiony wschodnie ze sobą grają, także pewnie będzie dzisiaj live ogólnie z omawiania tego, takiego śledzenia tego wszystkiego na żywo. Ale przed tym, co jeszcze w tym filmie będzie, to pan Skinsmanki, pan szwagier małpa. Wejdź na stronę pana szwagier małpy, bo pan szwagier małpa. Pa. Pa na to, se możesz. Pieniądze z kodem doładować. Elegancja Francja 35% do doładowania. Wszystkie ceny są rynkowe. Są bardzo dobrze wyceniane itemki. A co ciekawe, w tych itemkach nie liczą się naklejki. Więc jeżeli znajdziesz naklejkę za 1000 zł, to w ogóle strona takich naklejek nie liczy. I na przykład tutaj masz y, pana Lightning Strika z bardzo ładnym floatem z naklejką za 350 zł i naklejka w ogóle nie jest wliczona w cenę, sobie można sprawdzić tutaj masz jakieś Virtusy Pro na pewno tego jest, jak sami widzicie ja trochę tych skinków z pana Szwagra Małpy wypłacałem i no działa to wszystko bez zarzutów, no i oczywiście też mają bardzo aktywny support, który naprawdę pomaga O i sobie można przeglądać, także polecam Link w opisie i jeszcze macie tu 5 dolarców, ale to jak wejdziecie z linku to wszystko Wam się rozjaśni. Naklejki. Naklejki, odklejki, ha <gulanie> Ogólnie, jeżeli chodzi o sytuację naklejek to jest ona bym powiedział słowo tragiczna, opisuje to w całości ponieważ ta sytuacja, którą mamy na naklejkach, ogólnie jest co najmniej bym to powiedział, no, 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 nie, no nie, nie za ciekawa po prostu. I teraz po kolei. Co jest takiego nieciekawego w sytuacji naklejek? Ogólnie, jeżeli chodzi na przykład o naklejki z najpopularniejszej na ten moment kapsuły, czyli z contendersów, tak się akurat składa, że większość ludzi, które je kupuje, z rynku od razu je otwiera. Co sprawia, że na takie naklejki, które nie są zbytnio pożądane, robi się nagle zupełnie mniejszy popyt, ponieważ robi się po prostu za duża podaż tych naklejek. No i to jest ogólnie dosyć duży problem. Jak możecie zauważyć, naklejki Winiego. Rox'a, nawet Maxa, wszystkie tak naprawdę jakieś tylko da bardzo mocno poleciały w dół i szczerze mówiąc, czuję, że moje, że moje kwiatunek został troszeczkę skrachowany przez tę całą sytuację, nie powiem, że nie. Nawet takie Imperial bardzo mocno na tym wszystkim ucierpiało, co jest dosyć w tym wszystkim niefajne. Ja czuję, że. Mm, bardzo, bardzo dużo pieniędzy na tym straciłem, znaczy straciłem z tej perspektywy tu i teraz, bo nie wiem jak to będzie w przyszłości, ale czuję już, że trochę to moje ekwipu... mój ekwipunek, który jest o naklejki oparty, mocno topnieje. I teraz tak, jak się na to zapatruję, zapatruję się na to w ten sposób, że to czy naklejki będą dalej tak topniały czy nie, zależy od wyniku kwalifikacji. Niestety Imperial nie gra kwalifikacji. Bo będą od razu grali w rmr kwalifikacji do RMR-u, więc będzie trzeba na to czekać trochę dłużej. Zależy, jakie będą wyniki reszty. Czy na przykład już będą jakieś naklejki, które się nie dostają? W sensie nie wiem, no, na razie nic na to nie wskazuje, ponieważ order i hC chyba mają na tyle dobrą formę, że po prostu y, wszystkich sobie rozgromią, chociaż no mo może być jeszcze jakiś czarny koń tego całego zestawienia. Na to trzeba czekać, jak się zakończy Azja i Pacyfik. Jeżeli chodzi o resztę, no to pewnie będziemy sobie to wszystko na live'ach opowiadać. Jeżeli chodzi o naklejki, które zaskakują mnie pozytywnie, o dziwo, a raczej w sumie coś, czego nikt się nie spodziewał, nie ma takich. Nie ma ani jednej naklejki, która zaskakuje mnie pozytywnie, ponieważ nawet Rocks, który w mojej opinii był takim typowanym, typowaną naklejką do tego, żeby zrobił rzeczywiście jakąś górkę, Niestety, ale tej górki też nie zrobił, co jest dosyć, bym powiedział, mierne samo w sobie. Mm. Hehe, <słuch> napiłem się. Powiedzmy sobie tak. Jak ja ogólnie podchodzę teraz do naklejek, podchodzę do nich jako do takiego bardzo długiego long-termu i chodzi mi rac raczej. Ja jestem gotowy trzymać je 2, 3, 4, 5 lat, bo wydaje mi się, że trochę rynek z tym jest jak przyroda i na nim nic nie ginie. I po prostu nawet jeżeli gdzieś te naklejki sobie mają przeleżeć i ma ich, wiecie, ma ich być jakoś bardzo dużo, one w końcu będą miały ten swój punkt, od którego będą odbijać. Nie sądzę, żeby one właściwie były na tyle brzydkie, żeby te ceny, które teraz są, były usprawiedliwione i sądzę, że na przykład cena winiego to jest jakiś totalny żart, no przynajmniej ja tak uważam, bo jeżeli naklejka kosztuje 25 groszy i schodzi 800 dziennie, to co jak co, ale wystarczy, no, no, no jeden chłop, który gdzieś tam będzie trochę bardziej zafiksowany na tym punkcie i podbije tę naklejkę do naprawdę niewiarygodnych kwot, no przynajmniej wydaje mi się, że to jest coś, co naprawdę może tę naklejkę spotkać. To moja opinia, ale raczej bym powiedział, że się na to nie zapowiada, ponieważ już nawet Halloween jego gdzieś tam sobie nie oddaje. Tym bardziej gold, więc powiedziałbym, że. Co, jak co, ale ogólnie naklejki są w bardzo, bardzo ciężkiej sytuacji i ciekawi mnie, jak to właściwie będzie wyglądało w późniejszych zestawieniach. Z ciekawszych rzeczy no to są oczywiście ci kontendersi, ale o nich w sumie filmy są dziennie dosownie robione, no bo cały czas coś się zmienia, więc może dzisiaj sobie darujemy, gdzieś tam powiem sobie, co myślę o tym na streamie, bo mam kilka ciekawych wniosków. No a jeżeli chodzi jeszcze o naklejki, no to w sumie z dzisiejszej perspektywy od razu bym w nie inwestować, bo nie mam pojęcia kiedy zaczną się jakiekolwiek odbitki, ale jeżeli się jakieś tam zaczną i Antwerp będzie leciał do góry, no to mam nadzieję, że jakoś to się pociągnie. Oczywiście nie wiem czy pamiętacie czy nie, ale ja powiem tak, sytuacja naklejek z Antwerpu jest 1 do 1 taka sama jak naklejek z Ermera, przy czym ja nie wierzę w to, żeby te naklejki mogły być kiedykolwiek aż tak tanie jak docelowo są te zeremera. Po prostu w to nie wierzę. Nie jestem w stanie przyjąć tego do informacji. Z takiego powodu, że są po prostu zbyt ładne. Tak w mojej opinii przynajmniej. I dużo osób tak też uważa. Że po prostu te naklejki w porównaniu do RMR-owych są zbyt ładne i nawet jeżeli one byłyby za darmo, nagle byłyby po 5-6 groszy, no to ludzie by je non-stop wykupywali. Więc mi się wydaje, że jeżeli te naklejki gdzieś tam po prostu spadną do jakichś nieracjonalnych kwot yy, w stylu właśnie 5-6 groszy, to to, co ja będę robił, to będę ich dokupywał, aż się nie odbiją, bo... Co ja chcę, ale podaż już większa być nie może. Wiadomo, da się otworzyć kapsuły, tylko że otworzenie kapsuł nie jest w stanie dać Ci na tyle naklejek, żeby dało się nimi zapchać cały rynek. nie? Nawet gdyby dzisiaj ktoś chciał podbić jedną z naklejek z remera, to mógłby to zrobić bez problemu, jakimś mniejszym czy większym kapitałem. 1000 czy 2000 złotych wydane na takie boom z Remera, najprawdopodobniej by podbiło na kilka dni tę naklejkę, a wydanie 50 czy 60 tysięcy po prostu zniszczyłoby jej wykres. I to jest moja opinia, więc co jak co, ale wydaje mi się, że to, to nie jest kwestia tego, że. Te naklejki są brzydkie i są nienaklejane i dlatego są w takiej złej pozycji, tylko to jest bardziej kwestia tego, że jesteśmy dopiero po zakończeniu studniowego eventu, na którym ludzie cały czas mogli korzystać z tych naklejek i nie wytwarza się nowy popyt. Ja czekam na nowe skiny tak naprawdę wydaje mi się, że pomimo, że jeżeli wejdzie operacja, to pewnie te rzeczy polecą w dół. To może się wytworzy na nie nowy popyt przez dodanie po prostu nowych skinów i na to najbardziej w sumie liczę. W sensie nie będzie to takie liczenie na zasadzie, żeby się wtedy odbiły. Tylko jeżeli się wytworzy na nie popyt, no to wiadomo, że szybko, szybciej one będą schodzić i szybciej ich liczba będzie się niwelować. A przez to, że są ładne, uważam, że się prędzej obronią, niżeli naklejki, które są po prostu dla ludzi nieestetyczne. Ja uważam ogólnie o RMRach, znaczy nie o RMR-ach, tylko o Antwerpie coś takiego, że z dzisiejszej perspektywy czekałbym na jakieś większe spadki, po kroju 20-15 groszy, nawet jak będzie kosztował wini, dokupiłbym ich wtedy za jakiś, nie wiadomo jaki kapitał. I czekał. I czekał naprawdę bardzo, 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 bardzo długo, aż to się wszystko naprawi. Bo jednak, co jak co, ale ja już powiedziałem, jak widzę autografy, i jeżeli dla mnie autografy, znaczy nie dla mnie, ale po prostu jeżeli autografy kosztują 7-5 groszy, które są po prostu estetyczne i które wiem, że ludzie mogą chcieć naklejać, to dla mnie to jest śmieszny żart, który jest po prostu niewytłumaczalny. Bo ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić w ogóle takiej sytuacji. W sensie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, ale nie jestem w stanie dla niej znaleźć takich argumentów, które by to wyjaśniały. Żeby na przykład taka naklejka jak Flopiego kosztowała 5 groszy No to jest akurat coś, co dla mnie jest autentycznie niewytłumaczalne. Bo no, no w sensie nie mówię, żebyście kupowali flopiego, ale mówię taka naklejka, jak flopi, żeby kosztowała 5 groszy, taka naklejka jak Snacks Max żeby kosztowała 7 groszy Taka naklejka jak ROX, żeby kosztowała w okolicach 80 groszy, czy taka naklejka jak Vini, żeby kosztowała 25 groszy. No to po prostu to jest dla mnie śmieszne i to jest dla mnie niewytłumaczalne. W sensie, ja rozumiem, jest prosty, jest prosty argument. Ludziom się nie, nie podoba, Ludziom, ludzie nie chcą tego naklejać. Mimo wszystko, te naklejki w mojej opinii są zbyt ciekawe, zbyt unikatowe i zbyt ładnie wyglądające, żeby naprawdę miały taką autentyczną cenę. W sensie, no, no uważam, że za 5 lat. Czy za 10 lat to jednak ludzie nie powiedzą, że taki MAX jest warty 7 groszy, tylko wyceniliby tę naklejkę na, jako, na jakieś niesamowite pieniądze, po kroju 10 milionów, tak jak kurda by Power. To, to jest moja opinia o tych naklejkach dosłownie: że punkt siedzenia zależy. Mm, nie, no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a siedząc z perspektywy. Tak jakby wyglądowej, to ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby za 10 czy za 5 lat ludzie patrząc na taką naklejkę, powiedzieliby, a to jest jakieś gówno za 7 groszy. Po prostu to jest za ładne. No nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Może to jest jakiś bł błędny tok rozumowania, może nie, to się okaże. I to na tyle. Taki filmik o, o naklejkach. Przypominam o szwagrze małpie. Szwagier małpa oddaje w opór.